Pomimo tego, że pracujemy na grillu gazowym, dymu tutaj nie brakuje, więc warunki są absolutnie jak na ognisku. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że jak myślicie o grillu i o przygotowaniu ryby na grillu, to ostatnim waszym wyborem jest makrela i tutaj mówię błąd, ponieważ jest to ryba, która absolutnie fantastycznie odnajdzie się na mocnym ogniu, dlatego dzisiaj chciałbym wam pokazać jak można przygotować fantastycznie makrelę, jednocześnie w taki niecodzienny sposób, ponieważ będzie to cięcie butterfly, czyli ugrillujemy ją z dwóch stron, jednocześnie nie rozcinając kręgosłupa, czyli ugrillujemy dwa filety i dzisiaj wam pokażę, jak to możecie zrobić. I uwaga, przygotujemy tę rybę z wykorzystaniem sosu barbecue, czyli tak naprawdę odczarujemy kolejny produkt na grillu, który de facto znamy tylko ze sklepu w formie uwędzonej ryby. Absolutnie uważam, że ta ryba ma niesamowity potencjał, mnóstwo smaku, tłuszczu, a skórka, którą zrumienimy, naprawdę wierzę w to, że się w niej absolutnie zakochacie. Dobrze, w pierwszej kolejności chciałbym wam pokazać, jak wygląda makrela butterfly. Mamy dwa filety połączone od strony kręgosłupa i mamy te filety połączone, trzymane są w zasadzie, jakby trzyma je tutaj końcówka ogona. Jeżeli chcecie przygotować, nie musicie się oczywiście w to bawić, ale chciałbym, żebyście spróbowali, bo absolutnie wygląda to fenomenalnie na talerzu. Chciałbym wam pokazać, jak wykroić taką makrelę butterfly. Ja sobie uprzednio już ją wyczyściłem, odciąłem, że tak powiem, wszystkie niepotrzebne elementy w postaci głowy i wypatroszyłem ją. I teraz skupimy się na tym, jak fajnie wyciąć dwa filety, nie uszkadzając całej ryby. Zaczynamy od tego, że musimy pozbyć się tej części w postaci głównego kręgosłupa i musimy nożem jechać wzdłuż tego kręgosłupa, dojeżdżając do skóry, absolutnie nie nacinając jej. Więc zaczynamy od delikatnego, jak widzicie, ten nóż bardzo fajnie wchodzi do środka. Schodzimy trochę tutaj niżej. Jednocześnie cały czas musicie czuć pod nożem chrupnięcie kręgosłupa i ości. I powoli sobie tutaj zjeżdżacie do końca. I ja już tutaj widzę, że mam pod nożem skórę i mocniej już nie najeżdżacie. O. I w ten sposób mamy prawie że oddzielony pierwszy filet od kręgosłupa. I teraz są dwie metody. Możecie sobie wyciąć w ten sposób, podważając trochę kręgosłup, albo odwrócić na drugą stronę. Ja może pokażę od tej strony, żebyście widzieli, jak możecie to zrobić. I tu jest taki moment, kiedy dobrze jest odwrócić rybę razem z kręgosłupem i mocnym, zdecydowanym ruchem odcinamy kręgosłup. Proszę bardzo, to idzie na straty. I teraz tak, pozbywamy się bocznych wszystkich ości. O tak, bo tutaj te chrząstki nie będą nam potrzebne i to samo robimy z drugim filetem. Jak nie będzie idealnie równo, nie przejmujcie się. Chodzi o to, żebyście, że tak powiem, nabrali wprawy i bardziej odkryli, że jesteście w stanie przygotować coś więcej na grillu z ryby niż do tej pory. Co jest ważne, jeżeli chcecie, aby ryba była równo zasolona, ja trzymałem tę rybę 60 minut w solance 10%. Dzięki temu macie pewność, że ta ryba w środku będzie miała równy stopień zasolenia, a jednocześnie skórka w trakcie pieczenia będzie chrupiąca. Po wyciągnięciu solanki takiej ryby proponuję ją bardzo dokładnie wysuszyć. Im mniej będzie miała wody, tym mniejsze ryzyko, że przyklei wam się ta skóra do rusztu i absolutnie jest to bardzo, bardzo ważne, żeby ta skóra była mega, mega sucha. Więc słuchajcie, ryba już jest przygotowana. To, co możecie jeszcze zrobić w przypadku tego filetu, to możecie wyciąć sobie tutaj te środkowe małe ości. Ja tego nie będę robił. Generalnie może to zrobić pensetą, może to wyciąć nożem, ale te ości też w trakcie pieczenia delikatnie się wytopią, więc absolutnie nie będzie to problematyczne, jeśli chodzi o konsumpcję. Więc słuchajcie, grill mamy rozgrzany, makrele butterfly przygotowane i teraz tak naprawdę nastała wiekopomna chwila, ponieważ przygotujemy rybę, która przez wiele, wiele lat była znana tylko pod jedną postacią, a naprawdę wierzę głęboko, że zawita również na Waszych, że tak powiem, grillach. Zerknąłem na naszego grilla i słuchajcie, temperatura 300 stopni to już jest, myślę, że absolutnie dobry poziom do tego, żeby ugrillować nasze makrele, więc nie ma na co czekać. Zaczynamy grillować. Co jest ważne? Grillujecie od strony skóry. Myślę, że ta makrela potrzebuje 7-8 minut. W trakcie grillowania nie odwracacie jej, ponieważ to całe ciepło będzie wracało od góry. I to, z czym moim zdaniem najczęściej się zmagamy w przypadku ryby i grilla, to jest skórka, która często nam przybiera. Mam nadzieję, że poprzez właśnie te metody, o których mówiłem wcześniej, będziemy mieli fajną, chrupiącą skórkę. Co ważne, w momencie, kiedy wrzucicie makrelę na ruszt, trzeba docisnąć ją od góry właśnie packą, więc zaczynamy. Nie solimy, ponieważ wcześniej była w solance. Zaczniemy od pierwszej. Maksymalnie ją dociskamy, aby nie zmieniała nam kształtu w trakcie grillowania. No ja już czuję ten zapach. Dobra. I teraz możemy wrzucić drugą makrelę i postępujemy z nią identycznie. O. Jak zdążyliście zaobserwować, pomimo tego, że pracujemy na grillu gazowym, dymu tutaj nie brakuje, więc warunki są absolutnie jak na ognisku. 7-8 minut. Myślę, że możemy na chwilę zamknąć tego grilla i poczekać generalnie na efekt końcowy. A w międzyczasie ja nie będę przygotował tego sosu, bo myślę, że każdy z Was ma autorski przepis na swój barbecue. Już sobie przygotowałem go po prostu wcześniej, więc w momencie, kiedy ta ryba już będzie gotowa, jedynym tak naprawdę garniszem w tym przypadku będzie fajny, aromatyczny, podwędzany sos, który w moim przekonaniu fantastycznie współgra z tą rybą, więc cierpliwości i na efekty zaraz, że tak powiem, chwilę będziemy musieli poczekać, ale warto. Nasza makrela powinna już być gotowa, więc sprawdźmy, jakie są efekty. Jest zapieczona od góry. Ja sobie pomogę właśnie tym oto fajnym urządzeniem. Odstawimy to na chwilę. Słuchajcie, mamy ugrillowaną makrelę. Brakuje nam tylko wykończenia w postaci sosu barbecue. Ona jest cały czas gorąca od górnej strony, więc absolutnie nie musicie tego dociągać już w grillu. I na koniec możecie skroić sobie trochę papryczki chili, jeżeli chcecie oczywiście, i jeśli chodzi o mnie, to podałbym to z kolendrą i skropił limonką. Proszę bardzo. Tak w moim odczuciu powinna wyglądać makrela, ryba, którą chciałbym, żebyście odczarowali na grillu, z dodatkiem sosu barbecue, który trochę zniweluje ten intensywny smak makreli, a jednocześnie wydobędzie z niej fantastyczną słodycz. Dobrze, w międzyczasie, kiedy one już nam sobie tutaj dochodzą, przygotujemy bagietkę i zapieczemy ją